Jestem z powrotem, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Potrzebowałem troszeczkę przerwy, żeby z pieskiem zejść, no i tak troszeczkę dotlenić mózg, żeby było mniej plątania się języka. I przy okazji założyłem tutaj mojego zegareczka. Słuchajcie, na samym starcie jeszcze powiem, zostawcie łapkę w górę, jeżeli się spodoba wam ogólnie odcinek, a jeżeli nie, no to w dół możecie uzasadnić w sekcji komentarza dlaczego. Oraz zasubskrybujcie kanał. Zróbcie to teraz, żeby potem nie zapomnieć. A teraz kontynuujemy dalej i lecimy w Peacekeepers, czyli świat, gdzie smoki i gnorkowie są w konflikcie. Czyli tak zwany świat wojenny w świecie Spyro. Z bardzo fajnym soundtrackiem, zresztą posłuchajcie sobie sami go na spokojnie. A, i tutaj pasywnym zwierzątkiem jest koziołek, jak możecie zauważyć. Fajna sprawa. Coś innego niż owce. O, widzicie tutaj, co się wydarzyło? Oni pokazują nam zadek! Oni pokazują nam gołą dupę! Tak, pokazują nam gołą dupę. I teraz tak. Jeżeli chodzi o tą gołą dupę, to jest ciekawostka związana z tą gołą dupą. Ja serio nie wierzę, że ja w ogóle o gołej dupie w Spyro rozmawiam, ale okej. Powiedzmy, że jeszcze trzyma się to jakichś standardów. Otóż, jeśli chodzi o tą gołą dupę, to w Reignited Trilogy została nałożona cenzura, że gnorkowie tej gołej dupy nie pokazują. Wiadomo z jakich chyba względów, because jest to gra dla dzieci i no dzieci chyba lepiej, żeby nie widziały takich może widoków, taką obrzydliwą, zieloną, zgangreniałą, owłosioną dupę. Fuj! Współczuję ludziom, którzy teraz jedzą. Mam nadzieję, że smakuje wam śniadanie, obiad lub kolacja przy moim let's playu. Oczywiście pamiętajcie, Michał zawsze bawi i uczy, dlatego... Jak to się mówi, smacznego życzę. Smacznego życzy firma Udław się, jak to mawia klasyk. No i mamy tutaj armatkę, która... No widzicie co robi, no nie? Nie muszę chyba tego tłumaczyć, co tutaj się dzieje, jeżeli strzelamy z armaty. Nie, to nie jest strzał z tak zwanego ucha. Po prostu strzelamy z armaty i wypadają klejnociki. Klejnociki, które warto w sumie zebrać. I tutaj mamy nawet podpowiedź, co możemy z tą armatą zrobić. Mianowicie możemy tutaj wycelować. I dokładnie tak. Dokładnie tak, moi drodzy. I tu mamy poziom lotniczy, który się przed nami schował. Znaczy, próbował się schować, bo teraz my go widzimy. I nie muszę chyba wspominać, że ta fioletowa breja, która tutaj jest, jest breją, która zada nam damage, dlatego lepiej nie skakiwać tam. Jest, nie jest to zalecane, aczkolwiek nie jest zabronione. Ale nie jest zalecane tam skakać. Ale czy, jeżeli ktoś chce sobie tracić tam Sparksa, to to jak najbardziej ma do tego prawo. Przecież kim ja jestem, bym komuś bronił czegoś takiego robić, no. Ludzie, zastanówcie się, kim ja jestem, żeby wam bronić, robić takich rzeczy. W ogóle strasznie mi się tutaj wygląd klucza podoba. Taka pierdoła, ale jednak cieszy oko. Po latach też tak uważam, że to wygląda bardzo ładnie. No, a jeżeli chodzi o Peacekeepers, no to tak jak wspominałem wcześniej, bardzo lubię ten świat. Jest dla mnie bardzo nostalgiczny. Ma taki swój fajny klimat. Soundtrack też jest tutaj jak najbardziej spoko. W ogóle, nie wiem czy wy też tak macie, ale ja autentycznie grając w Spyro 1, czy to pokonując bossów, bossów, w tym momencie tak to jeszcze podwójnie pokażę, w cudzysłowie bossów, to strasznie nie czuć klimatu tych bossów, w sensie, tak jak na przykład w Spyro 2 czy 3 była inna zupełnie muzyka, gdzie to już nawet był sam zwiastun tego, że walczysz z bossem, tak tutaj, tak jakbyś walczył normalnie z przeciwnikiem. I tak samo jest w światach macierzystych, czyli w tych głównych hubach, w których na przykład teraz jesteśmy. To tak samo jest, że w Spyro 2 czuć było klimat, że jesteś w głównym hubie, no nie? Że jesteś w świecie. A tutaj?
tutaj tak naprawdę tak jakbyś był w poziomie, no... No nic tutaj się tak naprawdę... Zero jakiegokolwiek, wiecie. Zero tak jakby różnicy. No i w moim V1 zaczynałem sobie poziom od... Nie wiem, czy Clifftown nie był moim pierwszym poziomem. Prawdopodobnie Clifftown był pierwszym poziomem. A w V2 zrobimy sobie troszeczkę inaczej, albo w remasterze tego let's playa zrobimy sobie troszkę inną kolejność. A teraz podejdźmy sobie do pierwszego smoka. Magnus! Hi, Spyro! Sparks the Dragonfly has been doing a good job protecting you. Make sure to keep him strong by feeding him lots of butterflies. Czy on czasem nie powiedział już czegoś podobnego? Bo już chyba kolejny raz słyszę odnośnie tego, że no, no jak to się mówi, no wiesz, musisz karmić Sparksa tymi motylami, dzięki czemu będziesz silniejszy. No, ja już o tym wiem. Nie musicie mi o tym 50 raz z rzędu mówić. I w ogóle, kurde, ja trochę jakbym był pijany. Dosłownie czemu ja w ścianę uderzam? Tak chciałbym się spytać samego siebie. Może kiedyś dostanę odpowiedź na te pytanie. Tutaj nie ma niestety smoka, więc następny smok jest tutaj. I do niego się udamy. Well done, Spyro! Keep up the good work and I know you'll fulfill your destiny. Destiny? I just wanna kick some... Just toast those enemies and collect the treasure! No, tutaj ten Gunnar troszeczkę zgasił pragnienie Spyro, żeby pomyśleć sobie o zajebistej przygodzie. Po prostu skwitało nas w ten sposób, żebyśmy, no, skupili się na zbieraniu skarbów. I mamy wszystkie smoki uratowane w świecie macierzystym, więc przyszedł czas na pierwszy poziom, Ice Cavern. Poziom, którego trochę nie lubię. Znaczy trochę nie lubię, no teraz go trochę bardziej lubię. Ale za dzieciaka z jakiegoś powodu go nie lubiłem i w moim V1 też trochę za nim nie przepadałem, więc... Teraz lubię ten poziom, ale wtedy go nie lubiłem te 8 lat temu i jak byłem mały. Tak więc, let's go! Tu na dole będzie japońska nazwa, no i... Zobaczmy, co ten poziom w sobie skrywa. Jakie ciekawostki! To jest jeden z najbardziej wyróżniających się poziomów. Z powodu takiego, że każdy poziom w tym świecie jest poziomem pustynnym, a ten poziom jest poziomem lodowym. We wcześniejszych wersjach demo zamiast tej muzyki leciała muzyka z Dark Hollow. Zaczniemy sobie od niego, bo czemu by nie? Miałem od innego poziomu w sumie zacząć, ale już niech będzie tutaj mój ulubiony Ice Cavern. W ogóle bardzo ładny soundtrack tutaj nam przygrywa. I w ogóle taki fajny ma ten poziom klimat. Jest to lodowa jaskinia, jak sami zresztą widzicie, jak sama też nawet nazwa wskazuje. Ale no mamy teraz jeszcze lato, no nie? Porę roku lato, kiedy to nagrywam, bo nagrywam to 14 sierpnia dla osób niewiedzących. Jest godzina 16:40, bardzo piękna pogoda za oknem, jest 30 prawie stopni. I fajnie wygląda ten kontrast, że jest lato za oknem u mnie. A gramy sobie w taki zimowy poziom. Zresztą ja to zawsze podkreślałem i zawsze będę podkreślał, ale ja nie lubię zimy jako pory roku. Kiedyś jak byłem mały lubiłem, bo jednak wiecie, lepiej nie bałwana. No, zima ma tylko ten spoko swój klimat, jak są święta bożonarodzeniowe. No to wtedy jak najbardziej spoko, że jest śnieg za oknem i ma to taki swój klimacik. Później już po świętach może stopnieć oczywiście. Natomiast jeżeli chodzi o gry wideo, zawsze podkreślałem, że uwielbiam zimę, ponieważ zimowe poziomy w grach wideo są po prostu jednymi z fajnie zrobionych poziomów. Takich mega kontrastowych, soundtrackowo też bardzo ładnie one sobie stoją. Czego chcieć więcej tak na dobrą sprawę, weźcie mi powiedzcie. A, i tu mamy nowy system zbierania klejnotów, więc żeby zdobyć ten klejnot, no to nie zrobimy w ten sposób, ani nie będziemy skakać jak debile, tylko zrobimy tak. Kwadracik. I sobie będziemy tak zrzucać. Dokładnie tak. Smoki na razie omijamy, smokami zajmiemy się na sam koniec. Taki mam system w tym let's playu i tak też będziemy robić. Smoki sobie zostawiamy na sam koniec, ale to tylko w tych pierwszych trzech światach, gdyż poziomy w tych pierwszych trzech światach są dosyć krótkawe.
Później niestety poziomy trochę bardziej się rozkręcą, ale to też nie, żebyśmy nie przesadzali, bo poziomy ogólnie w Spyro nie są długie. Tak ogólnie. Może w późniejszych światach będą delikatnie dłuższe, ale nie są jakieś super długie. Tak więc nie nastawiajcie się na jakieś godziny tutaj, godzinne przeprawy, może tak to powiem. Ja czemu w ogóle się wróciłem? Bo ja się chyba wróciłem, bo myślałem, że coś zapomniałem, ale jednak nic nie zapomniałem, tak więc może wróćmy z powrotem? No i wróćmy z powrotem i pójdźmy teraz właśnie w tę stronę. Czemu by nie? Zobaczmy, co tutaj jest po tej stronie poziomu. Tych gnorków, jak widzicie, trzeba zrzucać właśnie w ten sposób, czyli wbiegać w nich, bo inaczej się po prostu nie da, jest to niemożliwe. Tego tak samo trzeba zrzucić. A nie, tego trzeba ogniem potraktować, zapomniałem, widzicie? Czasami zdarzy się, że człowiek zapomni. Tak więc, no niestety, to nie jest Spyro 2, gdzie gnorkowie z nami żyją w zgodzie. Niestety tutaj wróciliśmy do klasyka, czyli gnorkowie nas nienawidzą z całego serca. Nawet gorzej niż Riptoki, mam wrażenie. No zdobądź to. Tak, to też jest taka dosyć upierdliwa skrzynka, gdzie trzeba potraktować ją ogniem i wtedy łapać klejnot. Choć nie powiem, nie jest to może aż tak upierdliwe, bo bądźmy sobie szczerzy, za dzieciaka bardziej mnie to drażniło. A teraz to jest takie urocze bardzo, że ten klejnocik tak fajnie wypada sobie do góry i my musimy go złapać. To jest naprawdę urocza rzecz. I z tego co pamiętam, mamy tutaj maksymalnie 400 klejnotów do zebrania, tak więc nie powiedziałbym, że to jest jakiś super długi poziom, ale no, co kto lubi. Dla jednych definicja długiego jest troszeczkę inna, no nie? Ale ja tam nie będę wchodził w szczegóły, bo każdy ma inną definicję długiego poziomu. Sorki, że jestem tak cicho, ale chciałem po prostu sobie trochę posłuchać tego soundtracku i wczuć się w klimat tego poziomu. Ale jeżeli chcecie i macie ochotę, możecie się jak najbardziej podzielić w sekcji komentarzy waszymi wspomnieniami z tego poziomu, bo jestem naprawdę niezmiernie ciekaw tego, co macie mi do powiedzenia w sekcji komentarzy. A i za nietoperze też możemy zdobyć... Możemy trochę zreperować naszego Sparksa, tak więc miejcie to pod uwadze, naprawdę miejcie to. Pod uwadze? Na uwadze. Tak, pod uwadze, no. Polska bardzo trudny język. I jest to jak najbardziej prawda, bo Polska zalicza się w rankingu najtrudniejszych języków, więc no, jak najbardziej się zgadzam z tym. Aczkolwiek trochę wstyd, że Polak nie potrafi obsługiwać swoim ojczystym językiem. I bardzo często plącze się jak jakiś, nie wiem, owsik w dupie. Dobra, teraz wracamy na sam początek, gdyż jest ku temu pewien powód. Wracamy dokładnie tutaj, gdyż tam jest klucz, do którego trzeba się dostać. Czasami miałem wrażenie, zresztą czasami, nawet nie czasami, często mam wrażenie, że jak wykonuję ten skok po klucz, to Spyro z jakiegoś powodu nie doleci. Nie wiem czemu, ta platforma wydaje mi się, że jest po prostu za nisko. I przez to mam takie dziwne złudzenie, że Spyro po prostu nie doleci i spadnie i będzie game over. A tak serio to po prostu życie stracę, no. A chyba nikt nie lubi w grach wideo tracić żyć, prawda? Chyba wszyscy wolimy mieć je ich jak najwięcej. Może tak to powiem. No i tutaj mamy skrzyneczkę. Szybko zabieramy co nasze. I będzie 100% pod względem klejnotów.
Na bank będzie 100%, bo już żadnego innego klejnotu nie ma. Dokładnie tak. I teraz pokażę wam jeszcze jedną rzecz, o której mogliście nie wiedzieć za dzieciaka. A jak to się mówi, wuja Michał przychodzi tutaj z pomocną dłonią. Albo ojciec Michał przychodzi tutaj z pomocą dłonią. Dzieciaki moje. Otóż idziemy sobie tutaj. Jesteśmy sobie tutaj na samym początku poziomu. I robimy teraz tak. Patrzcie, 3 życia. 18 żyć. Dziękuję, dobranoc. Właśnie w tym momencie mamy 3 dodatkowe życia. A jeszcze będziemy musieli tutaj magnetyczne kule zebrać w świecie macierzystym, więc może 20 żyć będziemy mieć za niedługo. A byłoby fajnie. Asher! Thank you for releasing me. A spierdalaj, myślałem, że coś więcej powiesz. I to jest taki Asher, wiecie, budżetowy, no bo jednak jest wykonawca, artysta Asher, przez U pisane. A tutaj mamy takiego budżetowego Ashera. To jest takie, mama, mamo, chcę mieć Ashera w domu. Synku, ale mamy Ashera w domu. Asher w domu. Thank you for releasing me. Następny. Andor. Thank you for releasing me. No kurwa, następny? Ogarnijcie się. Dobra, do 3 razy sztuka. Todor. Spyro, some big norks up ahead are wearing armor, and in the ice cave, armor can make their feet very slippery. Ulrich! A word of caution, little one. Wait until you grow big, like me, before charging those large enemies. Kurde, przez chwilę była animacja, jakby Spyro miał spaść. Dobra, nieważne. Jeszcze jeden smok. Gdzieś jeszcze jednego smoka żeśmy zgubili i zastanawiam się, gdzie on był. Ale jak mam sobie sięgać pamięcią, to wydaje mi się, że tutaj był ostatni smok. Tak, tam u góry był. O Jezu, znowu do góry trzeba iść. No znowu do góry trzeba iść. Dobra, co masz mądrego do powiedzenia? Ragnar! You've done well, Spyro. Some dragons thought you weren't ready, but I knew they were wrong. I'm ready, all right. Ready for what? Spyro, ty jak zwykle nic nie kumasz. Jesteś zbyt mały gówniarz, więc lepiej może lepiej się nie odzywaj. Po prostu, dla ciebie będzie lepiej, jak się nie będziesz odzywał. Ale Ragnara żeśmy uratowali w ogóle, to jest śmieszna sprawa. Ragnar śmieszny tutaj ten, mój koleś. Znaczy, mój kolega! Pozdrawiam, Ragnar! Nie chciałem cię obrazić ani nic. Pozdrawiam serdecznie. O Jezu. Zaraz wyjdzie, że jeszcze, kurde, znajomych z YouTube'a obrażam. Znaczy, ja wszystkich w ogóle obrażam, zacznijmy od tego. Znaczy, to jest tak. Widzowie mnie obrażają, ja obrażam widzów. Niektórzy widzowie to są naprawdę moi najwięksi hejterzy. Ja w życiu takich hejterów nie miałem. Dobra, to nie było śmieszne. Nie było śmieszne, a się śmieje hipokryta, co nie? No ale nie, no ogólnie Ice Cavern fajny poziom nawet. Możecie podzielić się z waszymi wspomnieniami z tym poziomem. A teraz, kurde, dawaj tutaj. No. Będziesz do mnie podskakiwał tutaj, leszczu jeden na strzała. Tu mamy Dry Canyon. I chyba tu pójdziemy w sumie, bo czemu by nie? Tu na dole będzie japońska nazwa poziomu. I zobaczmy, co ten poziom w sobie ma. Co on ma, czego my nie mamy. Ten poziom może mieć dużo, czego my nie mamy. Na przykład godność, której my nie posiadamy. Znaczy, ja posiadam godność, przepraszam, najmocniej. Ale niestety, że kaktusy nie reagują na ogień, Spyro. Zakładam, że gdyby to był Spyro 2, to tutaj dawno byśmy mieli już skill point. A jako, że nie jest to Spyro 2, no to nie ma skill pointa.
bo coś takiego jak skill point jeszcze nie zostało wymyślone przez twórców. Dopiero od Spyro 2. No, Gnork tutaj mnie próbował jastrzębiem pocisnąć, no... Błagam was, no błagam was. On mnie próbował jastrzębiem pocisnąć, śmiechu warte. Dziewiętnaste życie. Coś czuję, że rekord będzie pobijany w tym let's playu, na bank. Co jest zabawne, bo w moim oryginalnym let's playu, jak ja dobrze pamiętam, to ja żyć miałem 0 pod koniec let's playa, albo 2. Jeżeli mnie pamięć nie myli. A to był let's play sprzed 8 lat. Więc... ja robię progresik na przestrzeni lat. O! Teraz możemy tutaj dmuchać w nieskończoność i jak widzicie mamy sobie tutaj klejnociki ukryte. I już koniec poziomu tutaj przy okazji jest, ale to też zauważyliście raczej. Wracaj tu, kurde! No, dziękuję za jajeczko. Uratowałem smaczka, ale fajnie. Fajna sprawa. Jezus Maria. Ale ze mnie toksyczny twórca wychodzi. Nie, nie jestem toksyczny. Wy po prostu się nie znacie. I tyle. Tyle mam wam do powiedzenia, hejterzy. No, tak to właśnie wygląda, proszę państwa. Proszę państwa. Tak to właśnie wygląda. Żadnego smoka na razie jeszcze nie ratujemy. Na razie się trzymamy z dala od smoków. Tutaj na razie czyścimy poziom pod względem przeciwników. No, bo jak widzicie, to jest niestety jeszcze nie ten system, jaki powinien być. Bo w Spyro 2 mieliśmy taki fajny system, że jak się atakowało przeciwników, no to dostawało się tak zwane smocze dusze. A tutaj za przeciwników, no, dostajemy klejnoty, więc jeżeli graliście najpierw Spyro 2, a potem odpaliliście sobie Spyro 1 i omijaliście przeciwników, bo nie chciało wam się tych smoczych dusz zbierać, to mam niestety złą wiadomość, że w ten sposób omijacie z jakieś 90% klejnotów w grze. Tak więc moje gratulacje dla was oczywiście. Takie najszczersze gratulacje. Ja za swój sarkazm kiedyś naprawdę oberwę. Kiedyś przyjdzie dzień, gdzie oberwę za swój sarkazm. No bo ludzie się nie potrafią bawić dobrze. Ja lubię sobie czasami przyśmieszkować, tak jak to robię teraz. Mam dobry humor, to ludzie jeszcze kuźwa narzekają, że mam dobry humor. Ja nie wiem. Niektórzy to po prostu nie potrafią się bawić i z życia korzystać w ogóle. Lecimy tutaj z tematem, yo! No niestety kluczyka nie mamy, więc nie otworzymy sobie skrzynki. Jeszcze! Ale przyjdzie taki dzień, że my otworzymy tę skrzynkę i będzie się działo, moi drodzy. Oj, zdecydowanie się będzie działo. Ej, swoją drogą to pomieszczenie bardzo ładne jest. Bardzo mi się podoba to zielone światło, które świeci na ścianach. Bardzo fajne. Bardzo fajna sprawa.
Teraz musimy ominąć kolejnego smoka. I stąd musimy dostać się tutaj. Kiedyś jak byłem mały, w ogóle nie wiedziałem, jak się tutaj dostać na drugą stronę. No ale jak widzicie, to było wtedy, kiedy pierwszy raz grałem w Spyro 1, więc miałem prawo nie wiedzieć takich niuansów. Ale na przestrzeni lat szybko odkryłem, jak się tutaj gdziekolwiek podostawać. I w taki oto sposób możemy przejść do ratowania smoków. Tak jest, przechodzimy teraz do ratowania smoków. Tak więc, let's go! Maximus! Incredible glide, Spyro. I thought I'd be stuck here forever with those ugly vultures standing on my head. Those birds might look tough, but they're pretty tasty. Flame broiled, with a pinch of salt. Ja nie wiem, w sumie, ja nie wiem w ogóle. Ten chyba smok to jakiś pijany i niespełna rozumu był w ogóle. Nie wiem, o co mu chodzi. O czym on tam gada w ogóle. Nie rozumiem. Następny tutaj jegomość. Conan! Thank you for releasing me. No kurwa, naprawdę. Ja wiem, że ja znam tę grę na pamięć. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że te dialogi się powtarzają, no ale kurde, no. Moglibyście się bardziej postarać. Bardziej z życiem. Cokolwiek. A nie, tylko dzięki, że mnie uratowałeś. No spoko, ja też się cieszę, że cię uratowałem, ale postaraj się chociaż. Powiedz coś więcej. Boris Szyc. Dry Canyon rewards good gliders. You are a good glider, eh, Spyro? I was born to glide. Cieszę się, że powiedziałeś więcej niż tylko thank you for releasing me. Bardzo się cieszę, że powiedziałeś więcej niż to jedno zdanie, bo to jedno zdanie po prostu, jak jest powtarzane przez wszystkich, jest po prostu obrzydliwe. No i kolejny smoczek. Ivor, prawie jak Igor. Is that you, Spyro? Are you the young dragon I've been hearing so much about? Ever since your wee puff of smoke, we've known, You've known? Ah, I forget. Ten to już w ogóle, kurde, staruch. Staruch, Alzheimer, krótka pamięć. I tak dalej, więc tutaj to nawet nie ma co się przedrzeźniać. Chłop po prostu stary, a ja nie będę się nabijał z tego, że chłop stary. Bo to równoznaczne byłoby z tym, że haha, patrzcie, chłop się za babę przebrał, nie? To taki mniej więcej podobny case, jeżeli bym się teraz nabijał z chłopa, który stary jest, nie? Czy ja dolecę? Oczywiście, że dolecę. No ja bym miał nie dolecieć, no jeżeli ktokolwiek we mnie zwątpił, to weźcie po prostu, no nie wiem, nie załamujcie mnie. Błagam was. Nie załamujcie mnie. Za mało we mnie wierzycie, powiem wam szczerze. I mamy wszystko. 25% gry, Eluvina, trzymać się ciepło, lecimy dalej z koksem. Kolejny poziom zaliczony. Mam już 3 poziomy zaliczone z 5, tak więc jeszcze 2 poziomy i lecimy na bossa. Dawaj życie! O, 21 życie, fajnie. Ale teraz możesz też statuetkę dać. O, patrzcie! Nic nie dostałem? Czemu nic nie dostałem? Ale złodziej! Ale złodziej! Ja tu powinienem coś dostać. Życie na przykład. Dobra, mamy teraz tak. Pyk, pyk, pyk. Wypadałoby zrobić jeszcze, kurde, poziom lotniczy, więc tak też zrobimy. Nie ma żadnego już gnojka? Nie ma. W ogóle nie wiem, po co ja wystrzeliłem tę kulę. Mogłem nie wystrzeliwać tej kuli. Kuli. Tego kulemansa. Dobra. Idziemy teraz tutaj. Idziemy tutaj. O, jest jeszcze jeden gnojek. No i nawet mi kurde życie nie dał, tylko mi kurde orba dałeś. Ty kurde. Dobra, Night Flight. Chociaż... Może to przed bossem zróbmy? Dobra, przed bossem zróbmy. Będzie taki fajny, lightowy poziom przed zakończeniem drugiego odcinka i drugiego świata. Dobra, Cliff Town. Poziom, który powinniśmy na początku zrobić. Robimy teraz.
Tu nadal będzie japońska nazwa, no i lecimy z koksem. Zobaczymy, co w Clifftown w trawie piszczy. No, tak jak słyszeliście w Ice Cavern, były podpowiedzi od smoków, które miały w tle właśnie tę muzyczkę. Ona bardzo często leci w demo Spyro 1, ponieważ twórcy jeszcze nie wiedzieli chyba o tym, albo nie planowali jeszcze dodawać różnych soundtracków do wypowiedzi smoków. Więc taka mini ciekawostka ode mnie na sam start Clifftown, no nie? Jeszcze kurde od Gnorka dostałem, no wiecie co? Naprawdę, to już troszeczkę wstyd. Szczyt chamstwa i prostactwa. Debil. Śmiesznie, śmiesznie. Tutaj mamy żyćko, które z chęcią przytulę do siebie. 22. Superancko. Jak będę miał tak z 50 życia albo 60, no to już będę mógł powiedzieć, że zaliczyłem rekord względem swojego starego let's playa. Znaczy w ogóle zaliczyłem jakikolwiek progres na podstawie starego let's playa, bo przypomnę, że jak nagrywałem Spyro 1 za czasów 2.15, no to miałem mikrofon z Trusta. Tak jest, Trusta miałem jako mikrofon, a wszyscy wiemy, co to jest za mikrofon. Najlepszy w ogóle w pełni okazałości. Zajebisty. Najlepszy po prostu, kurde, lepszego mikrofonu to w życiu byście nie dostali. XD. XD. Niezłe bajki wam teraz na dobranoc wcisnąłem. I tu już mamy exit. Sami widzicie, jakie te poziomy są długie, naprawdę. Długościowo to one nie powalają, niestety. Ale no, to jest pierwsza gra, więc można wybaczyć twórcom. Naprawdę, można wiele wybaczyć, bo jest to pierwsza gra, więc oni nie wiedzieli jeszcze, jaki będzie tutaj system, nie? Wyglądał. No i tutaj sobie nie przejdziemy niestety. A chciałem tamtego kaktusa skasować. Ale i tak bym tego nie zrobił, bo kaktusy się nie niszczą. Tylko w Spyro 2 się niszczą. Superancko. Teraz możemy stąd dosłownie polecić tutaj. I Picobello. Teraz możemy gdzie indziej polecieć. Na przykład tutaj. O, odpaliłem rakietę. I chyba wiem, gdzie ta rakieta zniszczyła skrzynkę. Tak mi się przynajmniej wydaje. Że wiem. Dokładnie tak.
teraz ciekawostka, moi drodzy. Powinno się to pojawić. A nie, nie pojawiło się. Ojej. A, bo ja muszę smoka uratować, żeby to się pojawiło. Dobra, okej, to nieważne. To zmiana tematu. Tu mamy klejnocik. I teraz, moi drodzy, szok! Idziemy tutaj, bo tu są klejnoty. No i mamy wszystkie klejnoty, teraz możemy ratować smoki. Zacznijmy od pierwszego, który tutaj jest. Halvor! How's a dragon supposed to flame metal armor anyway? Remember, Spyro, flame won't harm metal, but charging with your horns, that should do the trick. No, powiedział co wiedział. Może tak to ujmę. Dobra, next! Enzo! Hey, what's on the other side of that river? Why don't you glide there and find out? To niezła ciekawostka, Boxdeal. Marco! You've reached the highest point in Clifftown. You can get to almost anywhere from here. If I were you, I'd use that whirlwind there. Okej. Okay. Fajnie, fajnie. No i mamy wszystko. Ogarnięte. Dokładnie tak, tak więc możemy stąd spierdalać. Tak więc teraz zostaje nam poziom lotniczy i boss, bo już mamy wszystkie poziomy zrobione. Aż nawet mogę pokazać. No tak, bo zostaje nam poziom lotniczy i boss, więc XD. Naprawdę, świat numer 2 jest bardzo krótki względem pierwszego, ale to też nie ma się co dziwić, ponieważ, no nie oszukujmy się, ale jeżeli chodzi o świat pierwszy, no to jednak mieliśmy jeszcze cutscenkę, co nie? A w tej grze niestety nie mamy wielu cutscenek, tylko mamy dwie. Mamy intro i outro. Więc no niestety, bazując na tym, no to nie ma co się dziwić, że pierwszy odcinek wyjdzie dłużej, będzie dłuższy niż ten pierwszy odcinek. Znaczy, tfu! Pierwszy odcinek będzie dłuższy niż niż drugi odcinek. To chciałem powiedzieć, ja pierdzielę, co ja gadam za głupoty. No i mamy tutaj Głomba i Night Flight, tak więc lecimy z koksem. Tu na dole będzie japońska nazwa. A na pewno jakaś jest. W Ratchet Deadlocked istnieje wyzwanie o takiej samej nazwie, co nazwa tego poziomu. Nie jest to przypadek, gdyż sami twórcy potwierdzili, że wplatali malutkie nawiązanie do naszego kochanego fioletowego smoka w Ratchetie. W niektórych wersjach demo poziom ten jest bardzo trudny ze względu na skrócenie czasu możliwego na pokonanie tego poziomu. I to jest akurat poziom lotniczy, z którym mam delikatny problem. Nie dlatego, że soundtrack, ponieważ soundtrack jest zajebisty. Sam w sobie poziom też jest spoko. Ale nigdy nie potrafię go zrobić za pierwszym razem. Zawsze mam z nim problem. Od dzieciaka. Bo zawsze złą taktykę wybieram, ale zobaczymy, jaką teraz wybrałem. Czy ona będzie w porządku, czy nie będzie w porządku. No to mnie trochę zdecydowanie spowolniło. O, wróżka tam nam pokazywała, że w lewo mamy lecieć, debilu. Ona chciała nam zasugerować, że jesteśmy debilami po prostu. Znaczy ja i ten, i Spyro. Jedna bramka. Jedna bramka. Jedna bramka. Jedna bramka. He, he, he.
Śmiesznie, śmiesznie, śmiesznie. Bardzo zabawne. Boki zrywać, normalnie. Udusiłem się ze śmiechu. Leżałem pod biurkiem i się tarzałem ze śmiechu. Jak prawdziwy, najprawdziwszy komik. Nie mylić z komik, oczywiście. Doktor Shemp, nasz boś. Boś tego świata. Tu macie japońską nazwę. O ile jakaś jest. I lecimy z jeszcze prostszym bossem niż, kurde, Toasty. Bardzo nostalgiczny dla mnie poziom i bardzo w porządku zresztą poziom. Bardzo go lubię. Bardzo, bardzo. Bardzo, bardzo go lubię. Chociaż kiedyś miałem problem z tymi gnorkami. No, ale na szczęście teraz problemu żadnego nie mam. Mogę w nich wlatywać, wbiegać w nich. Oni i tak zresztą są debilami, bo spadają na dół sobie. Tak o. Czemu gnorkowie noszą sandały? Fujka, sandały są obrzydliwe. Jeszcze brakuje skarpet swoją drogą do tych sandałów. Trondo! This guy thinks he's so cool. You don't know what it's been like listening to him over and over. But I'll tell you one thing. He should watch his back. Okej. Okay. Spoko, spoko. Fajnie, fajnie. Nie będę tego ukrywał. No i swoją drogą, jeżeli ktoś myślał, że Dr. Shemp po samym imieniu, a raczej może ksywce tego bossa, będzie jakimś super badassem, no to... No to dalej sobie myślicie, że to będzie super badass. Bo zweryfikowani zostaliście w tym momencie. I to w chyba najbardziej brutalny sposób. To jest właśnie Dr. Shemp. W całej okazałości. Ale mu się dupa pali. Beka. Nie! Nie, 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 no kurde. A miałbym 23 życie nadal. O, może za niedługo będę miał, może statuetkę wypadnie z niego, byłoby śmiesznie. Ale niestety nie wypadnie, co jedynie te kule mocy. I to nie kraftowe kule mocy. O, i dostał. Ej, kurde, doktora Shemp zawsze robiłem za pierwszym razem. Co się stało, że go teraz nie zrobiłem za pierwszym razem? Jakaś klątwa mnie dopadła dziwna. Good, good. Mamy zrobiony poziom na 100%, więc żegnamy świat numer 2 w 50 minut. Serio, w 50 minut żegnamy świat numer... No chociaż nawet trochę mniej, bo będzie jedno cięcie. Więc... No mamy wszystko zrobione. I tutaj. Dziękuję za uwagę. Mogę się, kurde, już z wami żegnać, chociaż jeszcze się z wami nie będę żegnał, bo jeszcze trzeba będzie tutaj towarzystwo pocisnąć. Yeah.
O, odzyskałem swoje życie, które straciłem w bardzo bestialski i okrutny sposób. Nawet nie akuratny, tylko okrutny. No, niestety moja passa z zdobywaniem statuetek z tych, od tych głąbów właśnie się skończyła. No więc Gosnold, balonista, zabierze nas teraz do Magic Crafters. Oh yeah! I tu na dole będzie japońska nazwa świata Magic Crafters. Jest to trzeci świat i mój ulubiony. We wcześniejszych wersjach demo ten poziom miał zupełnie inną kolorystykę oraz oświetlenie. Oraz druidzi wydawali z siebie inne odgłosy od tych z finalnej wersji. Ekran tytułowy gry, gdzie Spyro przelatuje nad górami, jest z tego świata. Niestety obszar z ekranu tytułowego nie jest dla nas dostępny, aby go zwiedzić i zobaczyć, co tam ciekawego jest. Tak jest. I w ogóle po tym świecie będzie już połowa gry za nami, tak więc fajna sprawa, co nie? Musimy teraz pierwszego smoka znaleźć, ponieważ tutaj sobie na razie zakończymy. Ale śmieć, głupi. No tu mamy takich właśnie upośledzonych trochę gostków, ale oni są w porzo. Nie mam nic do nich. A, i swoją drogą, w tym świecie będziemy kończyli quest ze zbieraniem jajek. Bo mamy ogólnie jajek w całej grze 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. I w tym świecie kończymy zbieranie jajek. W następnych światach już nie będziemy jajek smoczych zbierać, tak więc miejcie to na uwadze. Kosmos! Welcome to Magic Crafters. I want you to release the dragons, reclaim our treasure, and recover the eggs from those pesky blue thieves. Tak więc my sobie zapiszemy. Save game. Jak najbardziej, tak. I ile tam mamy procent? 34% gry, tak więc no kurde, 34% gry w jeden dzień, no to jest myślę, że ładny wynik, tak więc... Moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę tę serię. Dajcie znać, czy wam się podoba, że robię V2 ze Spyro 1. Jeśli jesteście nowi na tym kanale i spodobał wam się mój content, to zostawcie łapkę w górę, a jak nie to w dół. Jeżeli się spodobało, bądź też i nie, i uzasadnijcie, dlaczego się spodobało lub też się nie spodobało. Wpadajcie na moje socjale, linki są pozostawiane w opisie. Oraz zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. I nie tylko. Nagrywam to 14 sierpnia o godzinie 17:26. Na razie, trzymajcie się, cześć i do następnego razu.